boi się przyszłości, kto regularnie zadaje sobie pytanie, co dalej. Diora w Dzierżoniowie wyznała wszystkie grzechy komputerom, które przedstawiły jej przyszłość do wyboru. Z wiru symulowanych zdarzeń najbliższego pięciolecia zwycięsko wyszedł wariant pod nazwą spółka akcyjna. Akcje poszły i dzięki temu nie stanęła produkcja. W próbach jest zerowa seria magnetowidów, które niestety muszą zdać egzamin, bo nowa hala już czeka na produkcję. W własnym sklepie Diora sprzedaje się bez marży, ale wysoko ceni swoje wdzięki, czego ani miłość, ani ekonomia nie lubią.